Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jestem na moim koncie Free to Play i pokażę Wam, co tu się zmieniło. Zrobiłem troszkę progresu, więc chciałem się z tym z Wami podzielić. Spróbuję się też pierwszy raz tutaj na Hydrze. Jest to młode konto Free to Play 57 poziom. Zobaczymy, jak z tymi czempionami, których tutaj mam, sobie tam poradzę. Jest to endgame'owy content, więc nie liczę na wielkie wyniki, ale może uda się coś ugrać. No więc tak, co tu mamy? Pokazywałem Wam wczoraj, jak kogo tutaj trafiłem, także Demise, ale udało mi się jeszcze trafić jednego Voida z Clan Bossa. I już Wam pokazuję, udało mi się trafić Bulwarka. Także dwóch dwarfów mam tutaj. Pod Faction Wars będą dobrze. Przynajmniej na razie. Także to jeśli chodzi o czempionów. O właśnie, jak już tu byłem. Zrobiłem już Aleksandra na 6 gwiazdek. Także myślę, że w przyszłym tygodniu spróbuję go przerobić na Nukera. I pokażę Wam, jak spisuje się w tej roli na moim koncie. Bo tak patrząc na jego mnożniki, wydaje mi się, że powinien być tutaj najmocniejszy z czempionów, których mam. Wcześniej go miałem na 50 levelu, więc bez sensu było go testować. Nie byłby lepszy od mojego Kayla, który jest na 6 gwiazdkach i lepiej zbudowany do tej roli. Teraz mam taką opcję, więc zobaczę sobie, jak to wygląda. No i drugą dużą zmianą, która tutaj nastąpiła, jest to, że przeszedłem na Nightmare. Dokonałem małej zmiany w teamie, tak w zasadzie dla zabawy spróbowałem wrzucić do mojego teamu Dragstara zamiast Cupidusa i to dało naprawdę fajny wynik. Ponad 2 miliony zazwyczaj robi, także obrażeń daje dużo. Do tego dzięki jego aurze mogłem spokojnie przejść na Nightmare bez zwiększania accuracy u moich czempionów. Do tego przebudowałem ninja, dlatego że on do tej pory latał w lifesteal, które zdobyłem w kampanii. Ale że ostatnio troszkę czasu spędziłem na smoku, no to może nie wszystko, ale większości rzeczy już ma z kampanii. Zresztą pokażę Wam, jak Rexer, jak widzicie, jego troszkę podlewelowałem, bo wcześniej miał rzeczy na 12-13 poziomie, także troszkę mu podniosłem. Fajny defense, szybkość ok, dobre accuracy, nawet bardzo dobre, przyzwoity HP. Tutaj chciałbym więcej crit rate mu dać, bo on naprawdę potrafi potężnie uderzyć, no ale nie można mieć póki co wszystkiego. Nie ma lifesteal, a mimo to dobrze sobie przynajmniej na tym poziomie radzi. No, jeżeli gdybym chciał robić coś lepszego niż na 4 klucze Nightmare, no to wtedy zdecydowanie musiałbym go przebrać. Takie ma masterki. I to są złe masterki, ponieważ powinienem iść do Giant Slayera. Od razu to zmienię. Jakiś, nie wiem, pomroczność ciemna mnie dopadła. No ok. A tutaj. Aczkolwiek. Dobrze patrzę, tak. 3 razy atakuje. A nie, ma dobre accuracy, więc w sumie mogę pójść w jego przypadku. Czy nie będzie lepiej tutaj w defense pójść? Chociaż nie mam książek, więc te 5% więcej na się przyda. Dobra, idę tutaj do snajpera, bo książek raczej nie mam zbyt dużo. Tutaj Master Hexer, przedłużenie szans na debuffy. I tu szanse na obniżenie turmiter przy uderzeniu z A1. Także teraz będzie to lepiej wyglądać. Nie wiem, co mnie opętało, że dałem mu
Warmastera. W każdym razie tak wygląda, a Ninja w ten sposób. Jeszcze tylko rękawice ma z kampanii, ale poza tym reszta dobrze wygląda. Do tego ascendowałem go na 6 gwiazdek, ostatnio się tym też zajmowałem, co pozwoliło mi dać jeszcze banner. No i tak on wygląda. Także takie są zmiany i robię spokojnie na 4 klucze poza Force. Jeżeli przechodzi Clan Boss na Force, wtedy 1 milion, 2 miliony mi zaczyna brakować. No i wtedy muszę dokupić klucz, jeżeli chcę zrobić najwyższy chest. Także tak wygląda póki co mój Clan Boss. No a teraz co? Zobaczmy, jak będzie na Hydrze. Jestem już na Hydrze, najniższy poziom. Muszę mieć, mam 3 klucze, muszę zrobić przynajmniej 1 660 000, żeby dostawać najniższą nagrodę. I jest to gra warta świeczki, bo nawet jeżeli to jest najniższy chest, to dostaję, to mam tam szansę na dwa fragmenty na Mithrale, która jest świetną legendą. Jeżeli jeszcze mój klan by zabijał tego klan bossa tutaj, tą Hydrę, to wtedy dostaję podwójne nagrody, więc mam szansę na 4 fragmenty tygodniowo. Więc tak naprawdę nawet na tym poziomie to zajmie 6-7 miesięcy na zebranie wszystkiego, a przecież w tym czasie na pewno nie będę stał w miejscu i będę już robił lepsze wyniki i będę mógł zdobywać lepsze nagrody. Także warto, nie zaniedbujcie tego, nawet jeżeli i nie osiągacie jakichś super wyników, wystarczy 1 660 000 i będzie już jakaś nagroda. No więc ja taki team sobie dobrałem, zobaczymy, jak sobie poradzi. Ok, przyspieszę się. HP burn ze strony Drekstara na pewno mi tutaj będzie dużo dawać, mam nadzieję, że weszło, bardzo fajnie. Ok, wejdzie w Fear, ale mam Decrease Defense. Mam nadzieję. Ok. Jeszcze więcej HP Burn. Tego na razie nie potrzebuję. Ta głowa mi zaraz skradnie buffy, więc jeszcze się wstrzymam. Już jest 400 tysięcy. Okej, okay, tutaj już nie ma HP burn. Gorgo słabo. Teraz zobaczmy, jak jego... już nie mam decrease defense, tylko 14 tysięcy. Słabiutko. Nie. No i mnie załatwili. To nie poszło dobrze. Ok, zobaczmy, jak to pójdzie z Kalem. Gdzie on jest tutaj? Tamta walka. Skupili się od razu na obu moich rewajwerach. Przez co bardzo szybko straciłem jednego i drugiego. Zony może nie dają jakoś super dużo. Ale zawsze to coś. Mimo, że ten właśnie to wszystko usunął. Tu się wzmocnimy. HP burn, mam nadzieję, że wejdzie. Jest. HP burn tutaj będzie bardzo dużo. Tu niestety nie mam możliwości radzenia sobie z Firem. Nie mam tutaj Shamela, niestety. Więc niestety będę skazany na to, że będzie się to pojawiać. Już 500 000 prawie. Gorgo leży tutaj. 2 HP burn.
Dawaj. Tutaj, dobra, tu mam nadzieję, że wyjdzie. Niestety. Już 800 tysięcy, nawet nie jest tak źle. Przyspieszenie. Nie wiem czemu, ale Fir na niego nie wszedł. Nie narzekam oczywiście, bardzo mnie to cieszy, tylko się zastanawiam dlaczego. Zaraz będzie zjedzony, więc mam nadzieję, że gdyby to była ta głowa, zresztą zobaczmy, no tak, ta głowa zje, więc atak EOE mi się przyda na później, bo ta głowa przekierowuje ataki na inne. Ej, tak, myślałem, że ten znak, okej. No jeszcze się uczę tego, dobra. Więc, 1 300 000. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie idzie. Aż nie sądziłem, że aż tak dobrze. Aż tak dobrze będzie. Szkoda, że obu rewajwerów straciłem. Zobaczmy tutaj. HP Burn by się bardzo przydało, jest. No. I zaraz będzie koniec. Jeszcze mi drugiego zjedli, tak, że to już koniec, ale 1 590 000. Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak dobrze mi się udało, więc teraz ile? 70 tysięcy muszę zrobić, żeby mieć pierwszy klucz, co nawet przy fakcie, biorąc pod uwagę, że w tym momencie nie mam jakoś szczególnie dużo czempionów, nawet nie jest tak źle. No i powiedzmy, taki team na pewno zrobi te 70 tysięcy. I już będę miał pierwszy chest. No, do trzeciego, bo drugi, pierwszy, drugi są takie same, no więc 4 milionów 440 tysięcy na pewno nie zrobię. Więc może się... Więc już mi tam nie zależy na tym, żeby przejść kolejny próg. Ważne jest, żeby zdobyć jakąkolwiek nagrodę. Jeden albo dwa fragmenty wpadną. A jeżeli mój klan... Nie tutaj. A jeżeli mój klan da radę ubić ten, a jesteśmy już poniżej połowy. Zobaczmy, jak to wygląda. 25 osób już zagrało. Widzę, że dużo kluczów zeszło już, więc no, ciężko będzie. Ale tak czy inaczej, pierwsze fragmenty wpadają. Może jeszcze do tego jakiś fajny sprzęt wpadnie. Zobaczymy. W każdym razie, nawet na tym poziomie warto powalczyć na hydrze, nawet jeżeli wam nie idzie. To zdobywacie doświadczenie, czego się możecie nauczyć. No i po prostu jest to fajna zabawa. Także z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do was... Nie, przepraszam bardzo. Jakie to wszystko? Losowanie jeszcze jest. Już bym o tym zapomniał. Także ja już sobie poszukam strony, na której będę losował. I przechodzimy do losowania. I jestem już na stronie, gdzie wylosuję zwycięzcę konta, na którym jest Warlord. Adres tego filmu już wkleiłem, zaznaczyłem tu opcję, zobaczmy. Zobaczmy, ile mamy komentarzy. 182. O ile mnie pamięć nie myli, to jest rekord, także bardzo się cieszę, że spodobał wam się ten konkurs i coraz więcej was bierze udział. A więc co, życzę powodzenia wszystkim i zaczynamy losowanie. I De Stefan. Spróbuję wygrać, przyda się jako główne moje konto, bo te co mam, to słabiutkie mam. No więc, Stefanie, gratuluję.
Wygrałeś bardzo fajne konto dla początkującego gracza, już tak naprawdę na fajnym poziomie. Ja się z tobą skontaktuję, zweryfikuję cię, żeby nie przekazać tego konta komuś innemu. A reszcie życzę powodzenia następnym razem, bo to nie jest ostatni konkurs i to nie jest ostatnie konto, które będzie u mnie do wygrania. Także życzę wam miłej niedzieli, a już się żegnam. Cześć!